Śląsk nie zawiódł, wygrał 13 mecz z rzędu w lidze, pokonał AZS Szczecin 77-57. Pierwsza połowa była wyrównana po inauguracyjnej kwarcie. Gospodarze prowadzili 20-16, drugą wygrali 15-12. To zapowiadało emocje po przerwie. W drugiej połowie Śląsk nie dał przeciwnikowi jednak szans, przyspieszył w ataku, uszczelnił defensywę i z każdą kolejną minutą oddalał się od rywala. Ostatecznie wrocławianie triumfowali różnicą 20 punktów. Bardzo dobre zawody zaliczyli obwodowi liderzy drużyny Tomasza Jankowskiego i Jerzego Hudeusza. Paweł Kikowski rzucił 17 punktów, Marcin Fliger dołożył 15. Wrocławianie umocnili się na prowadzeniu w tabeli pierwszej ligi. Śląsk ma 3 punkty przewagi nad drugą w lidze Stalą Ostrów Wielkopolski i trzecim MKS-em Dąbrowa Górnicza. Kibice w niedzielę nie byli jednak w pełni usatysfakcjonowani koszykarskim świętem, a to dlatego, że ci, którzy chcieli zobaczyć mecz Śląska i późniejszy Turowa, musieli kupować oddzielne 2 bilety. Włodarzom obu klubów nie udało się porozumieć w sprawie jednej wejściówki. Poszło jak zwykle o pieniądze. Zarówno spotkanie Śląska, jak i Turowa warto było obejrzeć, choć zgorzelczanie przegrali w Zjednoczonej Lidze VTB z Uniksem Kazań 64-69. Mecz był emocjonujący, a fani w akcji mogli zobaczyć wielkich koszykarzy, jak choćby Vuk Jukas i Chapman.